Dokładnie dzisiaj mija rok daily na tym kanale. 10 stycznia 2020 roku wrzuciłem pierwszy odcinek z Palionowa. Ten odcinek będzie totalnie zupełnie inny z tego powodu, że jest to wyjątkowy dzień dla mnie w tym roku. Wyjątkowy dzień na pewno dla wielu z was, którzy ze mną, możliwe, że są tutaj osoby, które są ze mną od samego początku, od tak właśnie 10 stycznia i oglądają codziennie każdy film, są na bieżąco, za co wam bardzo dziękuję, bo to, co się stało w 2020 roku z moim kanałem, z moim sposobem bycia tak naprawdę na tym świecie, bardzo wiele się zmieniło, bardzo wiele. Moją przygodę z YouTube'em zacząłem w 2014 roku i to była najlepsza decyzja w moim życiu. Rozpoczynałem nagrywanie na YouTubie wraz z Neonem. Znaliśmy się już od tak dawna, że nie pamiętam, kiedy się poznaliśmy, więc nie pytajcie nawet o to. W 2016 roku poznałem Pawła i wtedy zaczęły się dziać największe zmiany. Zacząłem nagrywać filmy z Palionem, zaprzyjaźniliśmy się. Później Palion wystrzelił do takich rozmiarów, że teraz jest number one po prostu i tyle. I przez te wszystkie lata mogłem obserwować, jak on rozwija się na tym YouTubie. I przez te wszystkie lata mogłem dojrzeć do tego, żeby w końcu w 2020 roku pokazać, że ja też mogę. Wszystko stało się tak naprawdę dzięki niemu, dzięki osobom, które ze mną były przez ten cały rok. Dziękuję wszystkim. Nie będę wymieniał, bo bym mógł wymieniać i wymieniać, ale dziękuję całemu składowi Palionowa. Każdemu, kto kiedykolwiek, chociaż przez chwilę był na Palionowie. Każdy dołożył tą cegiełkę do tego, żeby ten kanał powstał. A w szczególności dziękuję Pawłowi, który od samego początku pchał mnie, wspierał, pomagał i równo rok temu, 10 stycznia, popchnął mnie i to było najmocniejsze pchnięcie z jego strony, jakie dostałem, które totalnie wywróciło moje życie 180 stopni. Dziś jest nowy rozdział, nowy moment w moim życiu, w którym chcę zrobić coś nowego. Dlatego zanim przejdziemy do tego, co chcę dzisiaj zrobić na odcinku, czyli zareagować na mój pierwszy film tak naprawdę, który jest na tym kanale, właśnie z Palionowa, to chciałbym was zaprosić na kanał Filip Szczypka. Jest to mój kanał, od którego się zaczęło, tak naprawdę on był wcześniej niż ten kanał, który teraz widzicie. Na nim zacząłem najpierw nagrywać, na początku zaczynałem osiągać jakieś sukcesy, tam na początku współpracowałem z Pawłem. Dziś jest dzień, w którym spontanicznie wracam do tamtego kanału. Mówiłem wam o vlogach już od jakiegoś czasu. Vlogi miały się pojawiać dopiero po 18, gdzieś tam po 20 stycznia, dopiero pod koniec stycznia. Dziś, siedząc i zastanawiając się, co mogę wam dać w tym wyjątkowym dniu, bo jest to wyjątkowy dzień nie tylko dla mnie, ale też dla was, jest to równy rok naszej, tak naprawdę, pięknej przygody, której nie chcę zatrzymać. Pomyślałem, że muszę dać wam coś wyjątkowego i w połowie tego całego roku dałem wam mój kanał Szczypson Plus, na którym zacząłem nagrywać filmy, na którym zacząłem robić kolejne filmy, które też wam się podobają i tam też teraz nagrywam filmy z Łysej Krainy na przykład, albo z Among Usa. Tak teraz, po równym roku jest najlepszy moment, żeby dać wam coś więcej. Coś, nad czym pracowałem i pracuję i bardzo mi na tym zależy. Od dzisiaj już nie mam dwóch kanałów, mam trzy. I są to trzy kanały, na których robię zupełnie różne rzeczy i chciałbym, żebyście wy byli częścią przygody na wszystkich tych kanałach. Dziękuję wam bardzo za ten rok. Oczywiście się nie zatrzymujemy, nie chcę się zatrzymywać. Dalej lecimy daily, nie chcę tego przerywać. Może być tak i prawdopodobnie tak będzie, że w tym następnym roku trafi się taki dzień, w którym po prostu nie wrzucę filmu. Bo nie ukrywam, wrzucanie filmów dziennie jest męczące, jest czymś, co już się stało rutyną, ale czasami potrzeba jakiejś przerwy. Tak długo jak będę dawał radę, tak długo będzie się tutaj pojawiać daily. Będą się pojawiać codziennie filmy, a kiedyś może nawet pojawią się więcej niż jeden film tutaj. Może znowu wrócimy do jakichś dwóch filmów dziennie kiedyś. Nie wiem, zobaczymy. To wszystko zależy od tego, jak się wszystko potoczy. Ja też w tym roku mam maturę, więc będzie dosyć ciekawie. Ale YouTube to jest zdecydowanie miejsce, w którym czuję się najlepiej. Kończąc ten taki nostalgiczny moment tego odcinka, jeszcze raz chcę wam wszystkim podziękować. Wszystkim osobom, które to oglądają. Każdemu, kto mi pomógł, kto mi pomagał, kto ze mną nagrywał. Tak jak na przykład Dave przez bardzo długi czas. Tak naprawdę z nim od samego początku, od początku Palionowa, w tych fajniejszych i w tych cięższych momentach. Razem z Dave'em miałem okazję nagrywać mnóstwo filmów i to był piękny rok, najlepszy w moim życiu. A teraz pora na to, żeby zareagować na pierwszy odcinek na tym kanale. Jak widzicie, to jest mój kanał. Teraz wyjątkowo kamerka jest bardziej z tej strony, w sensie z prawej, z tego powodu, że po prostu tu się będzie, tam będzie się wyświetlać po prostu ekran, który będziemy oglądać i przelatując przez wszystkie filmy, które są na tym kanale, od najnowszych po te starsze, przeskrolujmy to, bo to jest wielki moment, to jest coś niesamowitego, naprawdę, że tyle filmów powstało na tym kanale, tyle filmów tutaj jest, tyle filmów, to jest coś niesamowitego, naprawdę, więc wróćmy do pierwszego filmu, czyli rozbiłem się statkiem kosmicznym w Minecraft. 114 tysięcy wyświetleń, pierwszy odcinek z Palionowa. To będzie coś niesamowitego. 6 minut odcinka, więc to nie będzie jakiś długi, ale już zrobiłem dosyć długi wstęp, więc ogólnie to jest...
Wracamy tu. Mamy tak, żeby słuchać. I robimy reakcję na pierwszy odcinek z Palionowa. Uwaga. Ło, wstaję z łóżka, bo już za długo leżę. Ojej. Pierwszy błąd, uwaga. To jest. To mi się. Nie spodziewałem się, że to mi się zdarzy, ale. Jestem na game modzie. To był pierwszy. Taki. Ta pierwsza wpadka. Pierwsza wpadka z wielu wpadek, które były później. I to na pierwszym odcinku była wpadka. Zaczynałem na game modzie z tego powodu, że. Nawet nie jestem w stanie wytłumaczyć, dlaczego byłem na game modzie. W sensie. Często jest tak, że przed odcinkiem coś przygotowujesz po prostu takiego pod odcinek, że gdzieś tam musisz się tylko przedostać z wioski, coś zabrać, jakieś itemy, coś, cokolwiek po prostu. I czy tam, czy patrzyłem na ten statek z góry, robiłem miniaturę, nie pamiętam, to było już rok temu, ale zapomniałem przełączyć na survivala po prostu i tak zostałem, ale później się zorientowałem, później wiem, że to wróciło z powrotem i wyłączyłem z powrotem survivala, no ale nieważne, lećmy dalej oglądać. Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj rozpoczynamy nową serię w Minecraft, a mianowicie będziemy latać po kosmosie w Minecraft. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, co tu się właśnie będzie działo. Właśnie jestem w moim statku, który zaraz wam pokażę. Niestety nie pokażę wam z zewnątrz, no bo w danym momencie jestem w kosmosie. No ale, mogę wam... Dobra, pierwsza rzecz, którą wam wytłumaczę, jakby... Nie byłem w kosmosie, wiadomo, nie? Ale... Nie wiedziałem za bardzo, jak to robić jeszcze wtedy i musiałem się tego nauczyć. To były piękne czasy, naprawdę, że trzeba było się tego wszystkiego nauczyć od podstaw. Ja nie umiałem tego robić, ale jakoś mi poszło. Mam was oprowadzić po statku. To jest moja sypialnia, ale dlaczego nagle seria z Minecraft, dlaczego nagle Minecraft po takiej przerwie? Rozpoczynamy tutaj serię znowu Minecraft, ponieważ miałem mega ochotę zagrać w Minecrafta. Mega ochotę ponagrywać to dla was, więc mam nadzieję, że wam się spodobają. Palion mnie zaprosił na Palionową, znaczy ogólnie ekipa, która była na Palionowie, wtedy mnie zaprosiła i powiedziałem, dobra. Dzięki. Ten statek to jest naprawdę coś niesamowitego. Zaraz wam pokażę, jaką... Dobra, przebijmy do momentu, gdzie jest wypadek. Co się dzieje? O. Co się dzieje? Co jest? Dlaczego to się dzieje? Ja zawsze lubiłem polecieć dobrymi efektami, naprawdę. Lubiłem takie coś. To myślę, że wprowadza jakiś fajny klimat, nie? Taka długa cisza w ogóle, nie? O, to pamiętam, ten kaszel nie był udawany, faktycznie mi się zakaszlało wtedy, bo się zakrztusiłem czymś po prostu i po prostu pasowało mi to, żeby dodać i tak dodałem. Co to było? Ała! Moje plecy jakby zaraz bolą. Niesamowita. Co to było? Rozbiliśmy się chyba statkiem, bo nie wiem, no, był ogromny hałas, tu się wywróciłem, leżałem tu właśnie między tymi skrzynkami. Ale patrzcie, jaki trik, że ja w tym czasie wyleciałem jakby z tego statku i tam na zewnątrz podpaliłem cały ten statek tak, żeby on wyglądał na lekko zniszczony, tak żeby było słychać te płomienie, bo teraz je słychać, wcześniej nie było słychać chyba. Ała, wszystko mnie boli, masakra, nie wiem co się stało w ogóle, jakieś turbulencje czy co to było, ale zaczęło mi się wszystko trząść i był ogromny huk, nie wiem co się stało, to jest w ogóle mój statek, was powinienem oprowadzić po nim. Tu mam skrzynki, niestety mam pusto, ponieważ... Ja pamiętam, że to no, trzeba było wtedy tak przyciągać, wiecie, o co chodzi, zacząłem tą serię niż planowałem. Z początku miałem od razu jakby z takiego, ale przewińmy. Co? Jest ta słynna zjeżdżalnia, jest i tam słynna zjeżdżalnia Dave'a. To jest coś pięknego. Jezu, jeszcze jakie czasy, no nie wiem. Aż mi się łezka wokół kręci, jak o tym myślę. Tu jest mój sterowiec ogólnie, to jest mój statek, który nazywa się Toster w ogóle, jeżeli jeszcze nie powiedziałem. To jest Toster, ja w ogóle jestem Toster. Toster. O tym pewnie też nie wiecie, ale zobaczycie, ponieważ na razie mam skafander, boję się go ściągać na razie, bo może być nie za ciekawie, jak go ściągnę, nie wiem czym tu jest, czym w ogóle oddychać. Śmieszna sprawa, bo ja nie wiedziałem w ogóle o tym, że Zio, taki youtuber, pewnie kojarzycie, ma wspierających, których nazywa tostami i jakieś tam grupy na Facebooku chyba też, które są tosty Zio, czy jakoś tam, nie wiem, nieważne. W każdym razie wiem, że on nazywa tak swoich widzów i ja totalnie o tym nie wiedziałem, mimo że poznałem Zio przed tym odcinkiem, prywatnie i nie wiedziałem, naprawdę, więc jeżeli to się ogląda, chociaż wątpię, ale pozdrawiam, to był przypadek totalnie. Ja tego skina Tosta miałem już wcześniej, ale to tak jakoś wyszło przypadkowo po prostu i ja to zauważyłem dopiero bardzo późno, dopiero, nie wiem, nie pamiętam nawet kiedy, ale po kilku miesiącach dopiero. W ogóle czy co, na mojej planecie było czym oddychać, ale... Na mojej planecie było czym oddychać. O, tu nie było cięcia, tu nie było cięcia, ale fail! Patrzcie. Było czym oddychać, ale... I tu miało być cięcie, w sensie, że... powtórzyłem.
Na mojej planecie było czym oddychać, ale czy tutaj czymś będzie? Ale fej. Tego się boję, na razie tego nie chcę sprawdzać, bo mogę zginąć od razu. O, to jest mój sterowiec i... No i widzę, że się rozbiliśmy. Tak, dobra. Niestety. Zobaczmy, dobra, jak to wychodzimy, zobaczmy w jakim stanie jest mój statek. Co? Silniki mi się całkowicie stopiły. To był tylny napęd, który tak naprawdę był kluczowym napędem. O, masakra. Co? Bocznych też nie mam? To powinny być boczne silniki. A to pamiętam, że były boczne silniki, ale ja ich chyba nigdy nie wybudowałem nigdzie. W sensie, nawet nie wiem. Zwiedzania planet, to miała być piękna przygodowa... Piękna seria przygodowa. A wylądowałem na jakiejś planecie, w ogóle nie wiem co to jest za planeta. Muszę się dowiedzieć jak najszybciej, ale... Ja tutaj w ogóle chyba nie poznałem Pawła, w ogóle, mimo, żeby... w sensie... Ale... Chyba, tak mi się wydaje, nie pamiętam nawet. No tu go widzę, cała góra, pali mi się statek nawet. Patrzę na ten statek, jeny, ale to jest słaby odcinek. Ten statek to już raczej jest nie od ratowania. Poza tym nie mamy silników. A, słuchajcie, to jest... To chyba będzie koniec z tym statkiem, chyba będziemy musieli tą serię poprowadzić tutaj na tej planecie. Nie, jaki odcinek to jest słaby. Będę mógł masakra. Budować sobie nowy statek. Na szczęście... Drzwi dalej działają na szczęście, więc to przynajmniej się nie zepsuło. Nie wiadomo, że... Tu chyba nikt nie przychodzi do mnie, ja nagrywałem chyba solo cały odcinek. Zgubiłem się, nie miałem gdzie trafić, już miałem robić serię, gdzie byśmy gdzieś wylądowali. No i wylądowaliśmy na jakiejś planecie, nie wiem co to jest. Gdybyśmy jeszcze normalnie wylądowali, a to było awaryjne lądowanie. No nie wiem, trudno. O, słuchajcie, ten odcinek... O! I to jest tradycyjny wzrok, jasny gwint. Patrzyłem na to, ile mam minut filmu, patrzę 5. Mało, ale ja totalnie nie wiedziałem jak się to robi, widzicie, w sensie teraz to jest totalny luz, ja sobie odpalam nagrywanie i niech leci, kurczę, nagrywamy, jest super fajnie, ale wtedy to było, kurde, to był dramat, nie wiedziałem jak komentować filmy, każdy zaczynał od zera, każdy zaczynał od jakiegoś momentu, w którym totalnie nie wiedział jak to robić, ja też miałem taki moment, wcześniej nagrywałem jeszcze gorzej, więc totalnie nie martwcie się tym jak wam wychodzą filmy, nagrywajcie regularnie, jeden za drugim i dojdziecie do jakiegoś momentu, w którym po prostu będziecie mogli powiedzieć, że idzie mi to po prostu dobrze. Wtedy nagrywałem źle, teraz nagrywam lepiej. Czy to jest dobre? Nie wiem. Mam na pewno lepsze niż było wtedy. Ale nie mnie to ocenia, czy umiem to robić, czy nie umiem. Wydaje mi się, że umiem. Wam się to podoba, więc chyba umiem. Wtedy nie umiałem. No ale każdy od czegoś zaczyna. Był bardzo dziwny, nie miało to tak wyglądać, ale no niestety muszę przyjąć... Dziwne jest to, że ja w ogóle widzę tą zjeżdżalnię, ona jest totalnie naturalna i w ogóle na nią nie reaguje. To jest też taki minus, tego nie powinno być w ogóle widać na filmie, no ale tamte czasy były, prawda, różne. Warunki jakie mamy, tam jest jakaś wioska, może podejdę trochę, zobaczę co tam jest. Może kogoś spotkam, aczkolwiek boję się strasznie, nie wiem kogo mogę tutaj spotkać. Tam wejdę? Chyba nie wejdę tam. To są w ogóle jakieś zwierzęta, których na mojej planecie nie było. Nie wiem co to jest. Gra aktorska, masakra. U mnie na planecie to chodzą jakieś... Są pomidory, są ogórki chodzące, ale... To? No tak, bo jestem tostem, Boże jak ja na to wpadłem. Na mojej planecie są ogórki i pomidory chodzące. Ja cię sunę. Jaki ten odcinek jest do kitu, przepraszam. Masakra. Nie wiem jak to się nazywa. Ło! Tam jest jakaś wieża, nie, ja się boję tam iść. Pamiętam, tam pójdziemy że ta wieża kiedy... została zbudowana i totalnie nie miała żadnego zastosowania przez całe Palionowo 1, które było. Indziej, na pewno nie w tym odcinku, bo może mnie tam coś spotkać niedobrego. Na razie się trzymam mojego statku. O, to było cięcie. To wszystko, czego teraz potrzebuję. Muszę go naprawić. Och. I znaleźć jedzenie, bo nie mam nic, totalnie nic. Dobra, trzymajcie się. Widzimy się w następnym odcinku, w którym mam nadzieję, że coś nam się uda zrobić, bo no w tym odcinku ten odcinek zupełnie nie umiałem wyglądać, mówić wtedy. Ale o, ten mój statek, strasznie mi go szkoda. Tyle, dziękuję wam bardzo za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku, już jutro. Na razie, pa pa. I tak zakończył się pierwszy odcinek na tym kanale, który rozpoczął Palionowo. Ajajaj. Powiem szczerze, że był to odcinek, który... Był podobny do odcinka, który zakończyło Palionowo. Ale to jak chcecie zobaczyć jak wyglądało zakończenie Palionowa, to wejdźcie na to Palionowo. Gra aktorska mniej więcej na tym samym poziomie. No ale nieważne. W każdym razie dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Zapraszam was na mój kanał Szczypson Plus. Tam też odcinki są w miarę często, prawie codziennie, prawda, z łysej krainy.
I zapraszam was przede wszystkim na kanał Filip Szczypka, ponieważ jeżeli skończył się ten odcinek, jeżeli dooglądaliście go do końca, czyli on potrwał jakoś no, 20 minut, 19, za chwilę po prostu, o godzinie 20 jest premiera pierwszego vloga na kanale Filip Szczypka. Rozpoczynamy nowy rozdział, tak jak kolejny Rock Daily.